Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego nie warto klikać tutaj tego lustrzanego odbicia w strefie mroku od razu, jak tylko mamy taką możliwość, bo masa osób mnie o to pyta, czy to w komentarzach na YouTubie, czy to na czacie na streamku, dlaczego ja jeszcze tego nie ubiłem, dlaczego to trzymam, czemu to ma służyć, więc stwierdziłem, że poświęcę na ten temat osobny odcinek, bo po pierwsze jest dość ciekawy, a po drugie, jeżeli ktoś śledzi ten kanał od początków, ten wie, że kiedyś była tutaj taka seria Shakes & Fidget ciekawostki, tam odcinki trwały około 5 minut, no i poruszaliśmy tam jakieś błahe tematy, jak na przykład nie wiem, jak zdobyć złotą ramkę i co ona daje, jak tutaj zdobyć wierzchowca na stałe, żeby ten napis na dole na zawsze się pojawił, więc no takie dość, tak jak mówię, błahe tematy, nie jakieś giga istotne, no ale właśnie wydaje mi się, że to lustrzane odbicie idealnie wpasuje się właśnie w format tych ciekawostek. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i przede wszystkim możecie pisać komentarze, jeżeli macie jakieś pomysły co do tej serii właśnie Shakes & Fidget ciekawostki, to piszcie w komentarzach, ja to wszystko sobie chętnie przejrzę, poczytam i jeżeli coś wyda mi się faktycznie ciekawe, to oczywiście skorzystam, no i po prostu nagram, dlatego że seria, tak jak mówię, była na początku tego kanału, no ale prędzej czy później się wypstrykaliśmy ze wszystkich tematów na te odcinki, no i chcąc, nie chcąc musiałem ją zawiesić. Dobra, więc teraz możemy, myślę, zaczynać powolutku odnośnie tego lustrzanego odbicia. Przede wszystkim dwie bardzo ważne informacje, które pozwolą wam, powiedzmy, połączyć kropki. Po pierwsze, jeżeli chodzi o lustrzane odbicie, to odbija ono również lustrzanie nasz poziom. Czyli jak widzicie, mamy teraz 446 poziom na tym magu, prawie 447, no i to lustrzane odbicie również ten poziom 446 posiada. To pierwsza sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że oczywiście przeciwnicy w lochach posiadają swoje poziomy. Jak tutaj klikniemy na jakiś loch, byle jaki, no to mamy jego nazwę oraz w nawiasie poziom. Tu na przykład kapelusz gadki ma poziom 410, tutaj ten smolum ma poziom 392 i bardzo ważne, jeżeli loch ma poziom 393 i w górę, to zawsze da nam 300 milionów expa. To 300 milionów expa to jest taka górna granica, taki cap, więcej za loch nie dostaniemy, nawet jak on tam ma, powiedzmy, 600 level, więc no to 300 milionów to jest po prostu max, no i bardzo łatwo można tutaj sobie wywnioskować, że na przykład za takiego smoluma, który ma poziom 392, dostaniemy już prawie te 300 milionów expa, troszkę tam jeszcze będzie brakować, no ale na przykład za taki kapelusz gadki, który ma poziom 410, już te 300 milionów expa normalnie dostaniemy, jak go pokonamy. No i teraz bardzo łatwo, tak jak mówię, można połączyć kropki, no bo lustrzane odbicie w tej strefie mroku odblokowywujemy, nie wiem, na jakimś 280 levelu, chyba coś takiego, nie jestem pewien, no ale tak czy inaczej, no lepiej chyba poczekać i ubić to na tym poziomie 393 plus, aniżeli ubić to na poziomie 280 i dostać o wiele mniej expa, niż moglibyśmy dostać. Tak jak mówię, 300 milionów expa to jest górna granica, więc lepiej to po prostu mieć, aniżeli nie mieć. No i tak naprawdę to jest cała filozofia, wiadomo, że na tym 280 levelu nie dostaniemy za dużo tego expa, tutaj nas w niczym tak naprawdę nie blokuje, bo zaraz w ogóle przejdę do strefy światła, nic nas to nie kosztuje, powiedzmy, że ten lock zostawimy. Także nie ma totalnie sensu się z nim śpieszyć i go po prostu ubijać. Jeżeli chodzi w ogóle tu jeszcze o tą strefę mroku, no to wiadomo, żeby dostać klucz do kolejnego lochu, musimy tu ubić piątego, także ten dziesiąty przeciwnik nic nam nie robi. No generalnie nie ma żadnych poświęceń dla postaci, że ten loszek sobie będzie tutaj czekał, aż go ubijemy. Jeżeli chodzi o strefę światła, tak jak mówię, to działałoby to równie podobnie, w sensie tak samo, w zasadzie też odbijałoby to nasz lustrzany poziom i tak dalej, natomiast no tutaj musimy pokonać te pierwszych 9 lochów, żeby dostać kolejne lochy, z tego co się orientuję, w sensie tutaj wieże na przykład, żeby w ogóle odblokować podziemie, to również to musimy zrobić, także no tutaj już tego zostawić sobie nie możemy, no ale w tej strefie mroku jak najbardziej możemy to zrobić. Tak więc no tyle, nie? Tyle jeżeli o to chodzi. To jest taka prosta zasada i myślę, że warto to zrobić, bo po prostu jeżeli planujecie grać na swojej postaci długoterminowo, no to jest to taka inwestycja, powiedzmy, expowa w swoją postać. Coś tu jeszcze miałem wam powiedzieć odnośnie właśnie tej strefy mroku. Aha, kiedy je to ubić? Tak jak mówię, na poziomie na pewno nie mniejszym niż 393, bo od tego 393 poziomu wszystkie te lochy dają 300 milionów expa, no ale też nie ma sensu tego robić od razu. W sensie, jeżeli wbijecie ten 393 poziom i
klikacie lochy na bieżąco, nie robicie żadnego stopu z tymi lochami ani nic takiego, co jest w ogóle bardzo istotne obecnie, żeby to robić, ale to już nie jest temat na ten odcinek, to po prostu możecie go kliknąć od razu. Natomiast jeżeli stopujecie lochy, tak jak ja tutaj na Magu, no to wiadomo, na logikę lepiej będzie kliknąć to lustrzane odbicie dopiero jak już zaczniemy klikać te lochy, czyli no w moim przypadku jakiś, myślę, 460 level, coś takiego. Więc to akurat wszystko, kiedy to ubić, zależy od Was, no ale na pewno nie wcześniej niż na poziomie 393. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, taki krótki odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, klikajcie go w tym momencie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu w opisie. No i tak jak wspomniałem na początku, możecie pisać Wasze propozycje co do tej serii Shakes and Fidget ciekawostki w komentarzach. Najlepiej by było coś, czego jeszcze nie było na kanale, nie? Żebyście takie propozycje dawali, no ale to wiadomo, może coś tam się będzie powtarzać. Tak czy inaczej, ja to przesegreguję i sobie po prostu coś ciekawego wybiorę, jeżeli taka ciekawa propozycja powstanie z Waszej strony. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!